Nie ma to jak zapomnieć aparatu. Zaprowadziłem chłopaków do szkoły i zapomniałem wziąć ze sobą kamery. Po prostu wiesz co zrobiłem? Jak zwykle, gdzieś ją zostawiłem i później nie wziąłem. Witam cię, cześć, w tym nowym, pięknym dniu. A i przypomniało mi się, że dużo widzów mi pisze o tym, że klucze, żeby upadły mi klucze ostatnim, na przedostatnim filmie, wtedy co zgubiłem klucze od samochodu, ale to były klucze od domu i one były przywieszone tutaj i uderzyły po prostu o aparat. O, w ten sposób uderzyły. One nie upadły, tylko po prostu uderzyły. A tam był jeden kluczyk. Pakuję zamówienie, tutaj mam zamówienie od Ewy. I akurat wybrała dla swojego syna najlepsze modele, te, które się, ten model się najlepiej sprzedaje, jeżeli chodzi o spodnie, naprawdę jakość tutaj, wszystko jest fajne. Teraz idą krótkie, bo wcześniej numer jeden to były długie, zielone i szare, ale widzę, że wśród chłopaków ta koszulka na razie tutaj prym wiedzie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie ta jest numerem jeden. No i co? Instagram zaktualizował... Zaraz, jak to się robi? Dobra, zaktualizował swoją aplikację Instagram i co robią? Kopiują nadal Snapchata, bo wprowadzali teraz właśnie o, te twarze, te wszystkie animacje, powiedzmy 3D. Także Instagram zmienia się w Snapchata. Zamiast robić coś innego, wyróżnić się, to oni dosłownie kopiują to samo. Także teraz trzeba, pewnie się pojawią wkrótce nowe jakieś takie filtry. Jak nie będzie wiadomo od skąd to są po prostu z Instagramu. Ale gorzej, tutaj gorzej to działa niż na tym, na... O, gdzieś mi przeskakuje, nie widać dokładnie twarzy, znaczy twarzy. Gdzieś mam wrażenie, że na Snapchacie to jest lepiej. Pozdrawiam Szymankowo, Mogilno, Białystok, Gorzkowice, Bytom, Grodzisk Mazowiecki, Rudę Śląską, Palikówka, proszę bardzo, Tychy po raz kolejny, Sieraków, po raz kolejny w ostatnim czasie i Sieraków. Dziękuję. No to na dzisiaj. Powiem tobie teraz, dlaczego cieszę się, że wchodzę w biznes sprzedażowy, a nie usługowy w tym, w którym byłem. Bo według mnie, to już mówiłem zresztą, według mnie już to mówiłem, że tam już w fotografii jakby nie miałem za bardzo jak się rozwijać. Znaczy w tym sensie, że ja tam sprzedawałem godziny swojej pracy, bo musiałem być ja, czyli Marcin Mazur. Natomiast uważam, że przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, to tam nie musi być właściciel. Jak ktoś jest stomatologiem, to on musi po prostu być w tej pracy. Czyli lekarz, musi on być. I tak samo ja, fotograf, ja muszę wykonać zdjęcia. Ale tutaj wchodząc na przykład w ten e-commerce, czyli e-commerce, e-commerce, czyli sprzedaż przez internet, to ja nie muszę być. Oczywiście ja teraz jestem, ale gdyby się firma rozwinęła, i mam nadzieję, że tak będzie, to ja nie muszę cały czas być, rozumiesz? Ja mogę jeździć sobie właśnie po różnych częściach świata, zwiedzać, ale też nagrywać właśnie vlogi, żeby vlogi były wtedy lepsze, a biznes jakby sam się może kręcić beze mnie. Zobacz, przygotowałem sobie taką listę silnych słów, i które mi się przydadzą według mnie właśnie czy w opisywaniu produktów w tej branży, według mnie, zresztą nie tylko w tej, powinny się tutaj przydać. Muszę sobie teraz przetłumaczyć i je w jakiś tam sposób używać. Nie wiem, najlepiej to byłoby, gdybym tutaj w ogóle, gdybym to w jakiś sposób zagospodarował, to byłoby fajnie, żeby po prostu mi łatwo, nie wiem, wchodziły, tak? No nie wiem, tutaj jest no, dużo fajnych słów, które w tekstach mogą się przydać. To są teksty tak naprawdę PR-owe. PR właśnie, branża PR-owa służy do tego, żeby ładne pisać teksty, copywriting w zasadzie w agencjach reklamowych. Copywriterzy to są osoby, które piszą właśnie teksty, świetne teksty. I wiesz co? To nie jest takie łatwe. Naprawdę, to nie jest łatwe, żeby napisać fajny tekst z mocnymi słowami i takie po prostu, które będą, wiesz, przekonywujące. Mam nadzieję, że to mi pomoże. Cześć. Przyszła do mnie Gosia, która, z którą pracowaliśmy razem 6 lat. Gosia się zajmowała obsługą klientów. Tak, co robiłaś? Tak, obsługiwam klientów, jak to brzmi, Marcin. Dzwoni, no i sesję, przygotowywałaś tak. Zawsze u mnie sesję. Po prostu 90% pracy wykonywałam. Tak, a ja co robiłem? A co ja robiłem przez ostatnie 2 lata? Ej. Ja, ale to 6 lat pracowałam, 1,5 roku temu
Rozstaliśmy się. W kłótni, awanturze. Nie, 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 wytniesz to. Bez kłótni, bez awantury. Ty robiłeś zdjęcia, ja w całą taką krecią robotę dookoła. Wszystko dookoła. Wszystko organizacja dookoła. Modelek i tak dalej. Tak. Nie wiem, do kogo właśnie mówić. Czy do obiektywu, czy do mnie w oczy. Możesz do mnie. Jak musisz z ludźmi rozmawiać, to musisz albo chować się za obiektyw. No. Bo do kogo mam mówić? Do ciebie. Z tobą jest wywiad. Pokaż się też. Ładnie wygląda dzisiaj. Dzisiaj ładnie wyglądam? No. Dobrze, coś chciałaś mi powiedzieć. Nie, wiem, co chciałam od ciebie, Gosia. Teraz jesteś menadżerką siłowni. I poszukuję kogo? Przystojnych. Ja zrobię taki casting. Casting zrobimy? Tak, pod szyldem takiego. Ja sobie też popatrzę, ty też. Wybierzemy jakiegoś. Szukam, żeby... Eleganckiego. Szukam, tak. Żeby koszulki jakieś fajne prezentować, to jakiegoś przystojnego faceta. Masz jakiegoś na oku? Mam. Do Grecji lecisz? Lecę do Grecji, bo może ci Greka przy... Ty, żeby nie było tak jak w Egipcie. Wrócisz? Wrócę. Odmłodzona, opalona, przyjdę, zaprezentuję się. Czekam na dobre komentarze. Gosiu, pięknie wyglądasz. O, co to piękna opalenizna. Czekam. Dobra, bo już za dużo gadasz. Za dużo gadam, już to nie to. Powiedz to, co mówiłaś, czyli? Że bardzo ci dziękuję, że przez te wszystkie lata mnie tyle rzeczy nauczyłaś i teraz dopiero to doceniam. Że wiedza. W perspektywie czasu, tak. Wiedza i pewnego rodzaju zachowania i takiego ogólnego obycia. Bardzo fajnie. Tak, uważam, że nie kasa, nie, tylko że wiedzę. Tak, wiedzę. No przede wszystkim. W imieniu naszego zespołu witamy w InPost. W tej chwili nasz zespół regeneruje się, by powrócić na pokład już wkrótce. Ale ja jak to usłyszałem, to myślałem, że padłem. Że padnę. I padłem prawie, że... Słuchaj, ja dzwonię do InPostu o pomoc do działu obsługi klienta biznesowego, a tutaj otrzymuję sekretarkę, że oni teraz się regenerują. Nieźle, no nie? No powiem tobie, że... No fajnie. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Duża firma, ale jeżeli ktoś się regeneruje, to znaczy, mi się wydaje, że po prostu oni w tej chwili co robią? Oni sobie leżą. I tak jak ja powinienem sobie tutaj gdzieś wrzucić się, skoczyć, o! I ja się w tej chwili regeneruję. To jest regeneracja. Całkiem nieźle. Nie. Całkiem nieźle. Ja też idę się zregenerować. W takim razie przez najbliższe 2 tygodnie w ogóle nie mogę powiedzieć, bo ktoś zrozumie to na poważnie. Będę zbierać pieniądze, ale jak się zregeneruję, to wtedy dopiero będę prowadzić wysyłki. A co? A nie mogę? W sumie można się w ten sposób też regenerować. Oj, te 4-5 butelek, to nie wiem, ile one już leżą tutaj. Z pół roku? Więcej chyba. Witamy w InPost. W tej chwili nasz zespół regeneruje się, by powrócić na pokład już wkrótce. W imieniu naszego zespołu witamy w InPost. W tej chwili nasz zespół regeneruje się, by powrócić na pokład już wkrótce. W tej chwili nasz zespół regeneruje się, by powrócić na pokład już wkrótce. Mamy poniedziałek, dzień zebrań. Ja idę na miłosze zebranie, a Kasia wraca od Marcela. I co, byłaś, tak? No. Byłaś. Ale ja byłam do Marcela. Dobra, ja idę do Miłosza. Czekam na rozmowę teraz indywidualną. Chcę porozmawiać z nauczycielem i wiesz co? Zacząłem czytać, bo jest duża kolejka. Zacząłem czytać nową książkę i między innymi w pierwszym temacie jest networking, czyli poznawanie ludzi. I powiem tobie, ja ten networking stosuję. Czyli chodzi o to, żeby poznawać jak najwięcej ludzi. Naprawdę, to czytałem w książkach już dawno, dawno temu, że właśnie w biznesie później to się przydaje. To nie jest tak, że na siłę masz kogoś szukać, ale staraj się poznawać jak najwięcej ludzi. Średnio człowiek w swoim życiu, że średnio człowiek zna 250 osób, taka jest średnia. Oczywiście na Facebooku każdy ma więcej, ale staraj się właśnie, bo wydaje mi się, że to jest na mnie przetestowane i uważam, że to jest duży plus, żeby poznawać jak najwięcej ludzi. Nawet jeżeli nie znasz kogoś imienia, to starać się z nim rozmawiać, nawet czasami, chociaż wiesz, nieraz 30 sekund dużo daje, a później to w życiu się przyda. Warto mieć kontakty pod kątem pracy, pod kątem czegokolwiek innego później załatwiania. Uff, jestem już po. Idę do domu. 19 godzina jest, czy nie? W międzyczasie
19.20. W międzyczasie czytałem komentarze pod najnowszym vlogiem i wiesz co, pojawia jest na Facebooku taki chłopaczek, który gdzieś tam mnie krytykował i między innymi napisał tekst taki, że cześć. Między innymi napisał tekst, że nie ma to jak kupować ciuchy i sprzedawać, nie ma to jak kupować hurtowo ciuchy i sprzedawać je dwa razy drożej. To znaczy, słuchaj, biznes na tym polega. Ja nie mówię, że to jest dwa razy drożej, ale biznes polega właśnie na tym, że albo produkujesz, albo kupujesz w ilościach hurtowych, w dużych ilościach i sprzedajesz to po prostu drożej. To jest normalne. Tak wygląda właśnie handel, tak wygląda w ogóle biznes. Czy znasz firmę, czy na przykład Samsung, Apple i tak dalej, czy oni sprzedają telefony, czy oni sprzedają na przykład telefony w tej samej cenie, w której kupują? No nie, tylko sztuką jest teraz to, jak ja kupuję na przykład hurtowo, to teraz jest sztuką to sprzedać, bo ja kupuję to, czy produkuję właśnie po to, żeby sprzedać i żeby zarobić. Na tym polega właśnie biznes. Nie no, nie wierzę i nie uwierzysz. Cześć Maja, pięknie wyglądasz. Nie uwierzysz? A nie, dobra. Wiesz co, myślałem, że... Cześć. Myślałem, że zgubiłem kluczyk. Ten zapasowy. Ostatnio jak byłem u teściowej, to dostałem tutaj taką kapustę. Znaczy nie, Kasia dostała. Kasia dostała kapustę, ale jej nie jadła. No i teraz ja próbuję. I całkiem nie jest taka zła. Nikt nie chciał jeść, bo się bał, ale 2 tygodnie nie jest tak źle. Wiesz co, bardzo poważnie, ale to bardzo poważnie myślałem o tym, dlatego że dużo, po prostu dużo jest informacji o tych widget spinner. Vera, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ale na razie nie będę, dlatego że koncentruję się na tych ubraniach i póki co nie chcę wchodzić w nic innego, bo to inwestycja i tak dalej i w ogóle nie wiem, czy już nie będzie ewentualnie, jak coś za późno. Lewks, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, wszystko za pierwszym razem, czyli jazdę? Nie, najpierw był test, czyli test i później jazda, wszystko za pierwszym razem. Filo, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, no niestety Zbigniew Wodecki nie żyje i jego pamiętam z piosenki i wychowałem się na Pszczółce Mai. Teraz pierwsza trójka, która była najszybsza, Trzcinka, Mefisa, Luka i Piotrek, pozdrawiam całą trójkę serdecznie. Jeżeli chodzi o tutaj Mefisa, Luka, też napisała, żeby właśnie odświeżać link o 18.29 i 50 sekund. I wejść na grupę facebookową, dlatego warto być w grupie facebookowej i właśnie jeżeli chcesz być w pierwszej trójce, to działaj i szybko odświeżaj. Ok, jeżeli chodzi o challenge, to w ogóle tak, będą, tylko muszą być jakieś fajne, nietrudne, które będą mi zajmowały dużo czasu, tylko nie wiem, na przykład zagwizd 3 razy. Do jutra, trzymaj się, cześć, hej.